Siemanko wszystkim, Kevin Nowacki, znajdujemy się na gali Fight Empire, a ze mną zwycięski Islam Bersanukajew. Siemanko. Siemano wszystkim. Bardzo, bardzo fajny pojedynek w twoim wykonaniu, ale 3 rundy. Czy byłeś zaskoczony, że twój przeciwnik postawi ci tak duży opór? Raczej to ja zaplanowałem 3 rundy, bo taki był plan, pokazać się ze strony stójki i nie tylko zapasy. Głównie chodziło o to, żeby pokazać, że potrafię stójkę, nie same zapasy. No, bardzo dobry pojedynek w twoim wykonaniu, pokazałeś, obie płaszczyzny są na naprawdę solidnym poziomie. Czy jest jakiś tutaj motyw, którym zaskoczył cię twój przeciwnik, czy wszystko, co on pokazał, spodziewałeś się tego z jego strony? Wiesz co, zaskoczyć to niczym nie zaskoczył, bo oglądałem walki i widziałem, że będzie bił low kickiem i tak dalej, tym swoim prawym. Byłem przygotowany na to. Zaskoczyć to niczym nie zaskoczył. Bardzo dobry chłopak, wytrzymała głowa, pozdrawiam go. Jeśli chodzi o twoją przyszłość, bo jesteś młodym zawodnikiem, jeszcze jest to formuła semi-pro, jak tam w ogóle planujesz tam właśnie twoją przyszłość? Chcesz jeszcze troszkę tych pojedynków stoczyć przed przejściem na zawodowstwo? W planach mam na razie, tak jak wspomniałeś, jestem młody, w planach mam jeszcze zrobić kilka walk semi-pro i dalej już ulubić się na tą, ale do najlepszej organizacji na razie zobaczymy do jakiej, ale już takiej lepszej organizacji sobie startować. Jesteś reprezentantem WCA, ostatnio pasmo takich naprawdę solidnych sukcesów. Jak w ogóle czujesz się w tym klubie, bo jest to niewątpliwie czołówka Polski. Jak podoba ci się właśnie przekrój sparring partnerów, to że możesz się właśnie rozwijać, jak oceniasz pod tym względem? Wiesz co, jak trafiłem do WCA, to poczułem, że to jest moje. Przygotowałem się też w Uniku u trenera Szyszki, co mi też bardzo mu dziękuję za przygotowania. Pomagał mi, z Radkiem Paczuskim trenowałem, z Samociukiem. Tam z chłopakami sparowaliśmy sobie ogólnie mówiąc. I WCA tak samo z chłopakom dziękuję, trener Abishama i Mazuraziev i chłopakom sparring partnerem moim Pudzianowi, Szpilce i tak dalej. Także oceniam, że poziom WCA jest bardzo dobry, tak samo w wyniku jest bardzo dobry. Mariusz Pudzianowski ostatnio, trzeba powiedzieć, no kapitalny pojedynek w jego wykonaniu, zaskoczył chyba wszystkich ekspertów. Czy ty trenując z Mariuszem byłeś zdziwiony jego postawą? Wiesz co, nikt nie wierzył mi, że Mariusz wygrał, każdy stawał na materiał, ale jednak kiedy ja robiłem z Mariuszem 3 rundy po 5 minut, to męczyliśmy praktycznie dalej tyle samo. Wiedzą, że jestem Rzesia, Mariusz tam ma swoją wagę jak ma i wiek, to ja nie byłem zaskoczony tym, że Mariusz, jednak nie oszukujmy, to jest czołg. Jeszcze jeśli chodzi o WCA, zapytam cię o jedną osobę, bo jest tam jeden freak, który dzisiaj będzie toczyć pojedynek. Wiem, że znacie się, jest to Alberto. Jak właśnie przewidujesz jego dzisiejszą walkę, bo debiutuje dzisiaj z Marcinem Dubielem? Wiesz co, i z Marcinem się bardzo dobrze znam i z Alberto się znam, kibicuję obu. Kibicuję obu. Kibicuję obu. Wygra niech ten lepszy. Ostatnio była akcja, że Marcin mówi, że zdradzam jego taktyki, chociaż tak nie jest, bo trenowałem tutaj przed ludniku, żeby siebie przygotować, a nie tam poglądać kogoś tam taktyki. Kibicuję obu i niech wygra ten lepszy. Pozdrawiam Alberto i Marcina. To, z mojej strony wszystko, dzięki wielkie. Jeszcze słucham, jeszcze raz kilka słów. Jasne. Zapraszam moi braci Islama, Adama, Zendy, Sama tutaj. Chcę pokazać, kto mi pomagał, przygotowałem, to są moi bracia, którym dziękuję, są tutaj ze mną, przyjechali. Bardzo długą drogę. Pozdrawiam ich tutaj. Bez nich by tego sukcesu nie było i bez moich trenerów. Życzę szczęścia, wszystkiego najlepszego. Najmłodzi, trenujcie i widzimy się. Na razie. Dziękuję.